Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca swego i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegam tego wszystkiego, czego jeszcze mi brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostro i bracie, w czwartym roku swojego kapłaństwa przyznam, że z lękiem i świadomością własnych grzechów, ale też z głęboką wiarą, że Bóg chce mnie dla was uczynić swoim narzędziem, staję w waszej świątyni. I to, co będzie nam towarzyszyło przez te najbliższe 4 dni, to będzie świadectwo życia i wiary. Rekolekcje tylko wtedy mają sens, czy te tak naprawdę są przeżywane, jeśli rozumiemy je jako duchowe zmaganie, jako walkę z samym sobą, ze swoimi wadami, jako szukanie drogi, którą będziemy mogli iść ku świętości. To przede wszystkim stawianie sobie pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Uważam, że stawianie pytań, a nade wszystko właśnie te odpowiedzi są najcenniejszym niejako elementem rekolekcji. Bo pytania stawiamy głośno, a odpowiedzi szukamy w ciszy własnego serca. Dlatego jeśli ktoś przyszedł tylko zobaczyć, kto jest, tylko sprawdzić, czy sąsiedzi przyjechali, czy tylko bo tak, bo wypada, to może jutro nie warto tracić na to czasu. Ale jeśli ktoś przyszedł po to, żeby naprawdę coś zmienić w swoim życiu, to warto przyjść też jutro. Bo warto stawiać sobie w życiu kolejne pytania i szukać na nie kolejnych odpowiedzi. Pytać, co trzeba zmienić, jak lepiej mogę żyć, jak być w pełni szczęśliwym, jak wierzyć i jak żyć Bożym życiem. Chciałbym też, abyśmy w tym naszym rekolekcyjnym zmaganiu nie byli sami zabrali ze sobą takiego duchowego patrona tych rekolekcji. Można powiedzieć, że będzie nam wtedy raźniej. I chciałbym, żeby tym naszym patronem był papież Jan Paweł II, papież zawierzenia. Każdemu z nas bliski w jakiś sposób, ten, od którego uczyliśmy się wiele, dziś nadal możemy się uczyć. 4 dni to 4 tajemnice ukryte w Chrystusie. Tajemnice, które wspólnie odkryjemy i będę chciał, żebyśmy zabrali stąd ze sobą jako jawne, jako drogowskazy na naszej drodze życia. Hasło czy motto tych rekolekcji to jest Jezus drogą, prawdą, życiem i zmartwychwstaniem.